100 batów? Co ty gadasz? Naprawdę? Restauracja. Ale wypasiona. Ja pierdzielę. Problem jest taki, że był dźwięk, jak oglądaliśmy Netflixa z tableta czy tam z czegokolwiek. No i dźwięk zniknął, ale na drugim telewizorze dźwięk jest. A tutaj nie oglądamy, tylko oglądamy tam, więc musimy zamienić telewizory. Nie wiadomo, co się stało. Był dźwięk, nie ma dźwięku. Pięknie to wygląda. Ale będzie pyszny, do tego film, to naprawdę jak w kinie. No wieczór dzisiaj jest kinowy. Dobra, zakupy zrobione, można targać to na górę, do domu, żeby struktura się poprawiła. Tak, wróciła do naturalnej struktury, bo zniszczona przez plastik. Ale pięknie wygląda moje awokado. Trzeba tu przyjść wieczorkiem, naładować do wiaderka i dyla do domu. Tak. Było takie pyszne, to ani kropelki nie zostało. Ocia mi też dużo gadała, pusty talerz zostawiła. Dorka, a ty co to taki śmietnik zrobiłaś? Ojejku, znowu nas porobili. O, a skąd ty? Płaci ile krzesełek, nówki krzesła. W makro? No, to już wiem, gdzie można kupić. W makro można kupić takie krzesełka. Ej, patrz, tam już są goście normalnie. 100 batów? Co ty gadasz? Naprawdę? No nie wiem, możliwe. No ty, a tam jest prześlicznie. No tam jest prześlicznie, ale patrz, tam już też są stoliki. Czekaj, bo patrz, jeszcze tu mamy szejka takiego bananowego. No tam już na pewno otwarte, bo tam są ludzie i tutaj też jest, kurde, mega knajpka, mega bar z basenem takim tutaj. Kurde, jak tam pięknie. No a tutaj są takie skały i widok na Patong Beach. A my tu po takich skałach łazimy. I ogólnie to jest takie miejsce, o zobaczcie. Ale tutaj zrobili knajpę, ja pierdzielę, pierwsza klasa. Nie no, taka knajpa to jest knajpa. Znaczy knajpa, no taki bar, nie wiem co to jest, restauracja. Ale wypasiona, ja pierdzielę. No jeszcze pusta jakby, tam półki puste, jeszcze ją dopiero kończą. Ale ludzie już sobie mogą siadać i piwko zamawiać. Kurczę, akurat tam już bar jest otwarty na tyle, żeby piwko sobie kupić. Tam jakąś kolkę czy coś. No, ale miejscowa. Ole, restauracyjka. Ulala. Słuchajcie, tutaj na kolację zrobiłem sobie znowu kurkumę z ciepłą wodą. I właśnie już troszeczkę wypiłem, teraz zamieszam i wypiję resztę. A, życzcie mi na zdrowie. Problem jest taki, że był dźwięk w telewizorze. Telewizor robił bez mojego. Problem jest taki, że był dźwięk, jak oglądaliśmy Netflixa z tableta czy tam z czegokolwiek. No i dźwięk zniknął, ale na drugim telewizorze dźwięk jest. A tutaj nie oglądamy, tylko oglądamy tam, więc musimy zamienić telewizory. Nie wiadomo, co się stało. Był dźwięk, nie ma dźwięku. Po prostu coś albo zostało naciśnięte na pilocie, jakaś opcja, albo nie wiem co, bo przecież... Co robisz? Coś odłączam, nie? Nie no, to po kabel. Po prostu coś się wydarzyło, że nie ma dźwięku, kiedy przez HDMI, uważaj, tam się zaplątało, kiedy jest po prostu sygnał puszczany przez HDMI, idzie obraz, nie ma dźwięku. No i, a na tym telewizorze jest, czyli tutaj ta opcja nie została jeszcze wyłączona, może mi ją wyłączy jutro, nie wiemy, oby nie. W każdym razie robimy podmiankę telewizorów. No bo tutaj są dwa takie same telewizory, na tym jest dźwięk, na tamtym nie ma. Wcześniej były na obydwu. Teraz na tym nie ma, ale to nic. O, ale tutaj mamy ten, ustrojoną choinkę. To ja ściągnę tą choinkę może. Taką mamy robotę. Tu i tak telewizora nie oglądamy. Mati, weź tam daj tą choinkę na drugi telewizor. Czekaj, podłączę to, bo później będzie problem. To podłączę. A ty, mamka, co robisz? No włączam te kable jeszcze. Co wcześniej odłączyłam, to teraz wyłączam. Ej, a ten czarny kabel? Tam został chyba. HDMI, o właśnie. Tym kablem idzie i obraz, i dźwięk. Ale obecnie... Idzie tylko obraz. Idzie tylko obraz. W tamtym telewizorze, a w tym idzie to i to. Ale wcześniej szło tutaj też to i to. No ale dobra, zobaczymy, czy jest dźwięk. O, mamy taką przejściówkę. Próba testów. Próba testów, o. Słuchajcie, dobra. Dobra, Emil, gdzie jest tablet? O, mama już ma tableta. Pilot od telewizora? Tutaj jest. Dobra, mamy pilota.
włączymy telewizor. Dobra. Telewizor sam w sobie nie ma ani Netflixa, ani YouTube'a. No, bo to nie jest Smart TV, to jest taki jeszcze trochę starszy telewizor. Dobra, daj cokolwiek, sprawdzimy. O, tutaj Netflix już powiedzmy działa. Podłączymy. Dobra. I co? Jest głos. Tu jest głos. Tam też był, ale tam już zniknął. Dobrze, że mieliśmy dwa telewizory, bo rarytas jak nic. No i jak na jednym się dźwięk popsuł, to chociaż mogliśmy drugi załączyć. No i mam nadzieję, że na tym już nie zniknie głos. Nie wiem, jak macie jakiś pomysł, co to się mogło wydarzyć, to dajcie znać w komentarzach. Nie wiem, ale podmieniliśmy telewizory, tutaj jest dźwięk. No właśnie, patrzcie jeszcze, jaka jest sprawa. Sprawa jest taka, że z tego urządzenia idzie przez ten właśnie kabel HDMI dźwięk do telewizora i obraz. No i chodzi o to, że już podmienialiśmy też kable HDMI, bo mogło się tak coś stać, że może kabel się popsuł czy coś, ale tak się nie stało, kabel jest ok. No i tak, i nie ma ani już z tableta właśnie tego dźwięku, ale z tej kablówki takiej też nie ma dźwięku. No i zobaczcie, tutaj daję głos i po prostu to nie jest tak, że jest wyciszony, bo teraz jest wyciszony, teraz już nie jest wyciszony. Tutaj też dodaję głos, no i jest na full i też nic nie słychać. Wchodziłem w opcję w telewizorze, gdzieś tutaj dźwięku, no i też po prostu tutaj nic takiego ciekawego jakiegoś nie ma. Jeśli coś wam się tutaj rzuca w oczach, co powinienem zmienić, żeby ten dźwięk tutaj w końcu poszedł, to dajcie znać, bo kurde, no nie wiem, są ustawienia, ja patrzyłem na ten telewizor, tutaj na te ustawienia, wszystkie są takie same, patrzyłem na drugi telewizor, te ustawienia na tym drugim telewizorze też są takie same, więc po prostu to jest jakaś czarna magia, dlaczego tutaj nie ma dźwięku, chyba że głośniki się spaliły, ej, może głośniki się spaliły, ja nie wiem, co tu się mogło wydarzyć, tutaj w setupie, w ustawieniach nie za wiele tutaj jest też tych po prostu możliwości czegokolwiek zrobienia, no więc ja nie wiem właśnie, o teraz oprócz tego, co mi przyszło do głowy, że głośniki się spaliły, chociaż no przecież niemożliwe to jest wręcz, no to nic lepszego do głowy nie przychodzi. Uwaga, patrzcie, ile mamy popcornu. Dzisiaj w końcu nam wyszedł ten popcorn i dobrze wystrzelił. Tak, chyba już nawet nie myśli ci w patelni. No. Już poza patelnię wystrzeliło na kuchenkę. Jeszcze strzela, a już jest cała góra tego popcornu. No. Nie wiemy, czy my tyle zjemy. Uwaga, teraz przychodzę i patrzcie, co tu mamy. Raz, dwa... I trzy. Trzy miski pełne z popcornu. Raz, dwa i trzy. Z jednej patelni. Pięknie to wygląda. Ale będzie pyszny. Do tego film. To naprawdę jak w kinie. No wieczór cię jest kinowy. Popcornik piękny. Soul. Piękny popcorn. Patrzcie. Tak idealnie. Patrz jak ten. Pokaż jak ładnie wystrzelony. No. Porządnie. Nie ma żadnej kulki. Nie ma nawet spaliny. No, nie spalone. Piękny popcorn. Polecam popcorn do filmów. Świetnie wchodzi, naprawdę. A ja tymczasem właśnie skończyłem obrabiać kolejny filmik, także pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!